Cześć i czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Sons of the Forest. No i zapewne widzicie, że kolejny odcinek. Nie. O Jezu, dobra. Żyjesz. Chłopie, żyjesz. Boże, myślałem, że ty nie żyjesz. Zrób sobie przerwę. Nie może ci źle teraz. Jezu, już myślałem, że on nie żyje. Naprawdę byłem pewny, że on jest trup. Na szczęście żyje. I zapewne widzicie, że po raz kolejny z rzędu mamy odcinek z Sons of the Forest. Ale powiem wam osobiście, że rzadko kiedy, ale no, tak jak było z Gravekeeperem, naprawdę mi się dobrze to zaczęło grać. Nie wiem czemu. Być może dlatego, że się wciągnąłem, bo tak też może być. Tak też może być. A może po prostu, że w końcu ta gra jest grywalna w jakiś sposób. Może jeszcze niekoniecznie do końca jest grywalna, no bo dużo brakuje tutaj, moim zdaniem jeszcze. Ale jest lepiej niż było. Jest lepiej niż było i to bez porównania. Może więc dlatego dobrze mi się w to zaczęło grać. Dobra, zróbmy sobie na razie takie dwa magazyny testowe, żeby po prostu wkładać. Dużo i tak nie mamy tych patyków ani kamieni, więc... Tych patyków już w ogóle nie mamy. Nawet nam brakuje trzech. Elvin, w sumie ty sobie przerwę zrobisz potem. Gdzie ty jesteś? Jesteś tu. Ty jesteś tutaj. Więc tak, przyjacielu. Nie machaj głową. Nie machaj głową, tylko... zdobądź... balę... i zapełnij sanie. Bez dyskusji. Ja w ogóle widzę, że jestem głodny. Też wypadałoby coś zjeść może. Może wypadałoby coś zjeść. Też widzę, że tutaj tak. Mięsko jakieś jeszcze mamy. Z wodą trochę gorzej. I w manierce pewnie wodę mam. Mam, tylko ona jest nieprzygotowana. No właśnie. Ona jest w ogóle mega nieprzygotowana. Ona jest szkodliwa dla nas nawet. Popijemy jeszcze orężatką. Powinno być git. No, jest git. Idziemy, teraz bierzemy sanie. Proszę wziąć te sanie. Proszę wziąć sanie. Dziękuję. Nie wiem, gdzie znów Kelvin poleciał, ale gdzieś poleciał. On to jest udany, jak nie wiem. Sanie naprawdę, kurde, no załatwiałem roboty tutaj. Tutaj to one tak ułatwiają nam robotę. To jest poezja. To jest po prostu poezja. I dzisiaj raczej, kochani, będzie tylko taki odcinek z budowania bazy, bo nie oszukujmy się, no najpierw chciałbym sobie zrobić tą bazę, żeby czego móc ją potem w jakikolwiek sposób utrzymać i czuć się w miarę bezpiecznie. A nieżeli tak jak było ostatniej nocy pod sam koniec, że po prostu tych stworków było już za dużo. I to jeszcze tych jaskiniowych, gdzie one są naprawdę ciężkie do zabicia. Z pewnością zaraz pójdziemy sobie jeszcze po amunicję. To też chciałbym sobie wziąć. Dla mnie dosyć istotne, bo no amunicja to jest jednak amunicja. Amunicja to jest jednak amunicja i to jest w ogóle poza dyskusją jakąkolwiek. Broń palna w tej grze jest naprawdę OP i zabija przeciwnika na jednego hita. Niekiedy. Jak najbardziej będę chciał się w ten sposób zabezpieczyć. Panie Bali, czy panie Bali, panie Balu, zostaw mnie. Staniesz w łeb i poza ci to. Wierz mi, nie potrzebujesz problemów. Ja też nie. Kurwa. Po co ci to było? Po co ci to było, ja się pytam. Po co? A w sumie dobrze, że się trafiłeś. W sumie dobrze, że się trafiłeś, bo cię zaraz wyćwiartuje i jest po problemie. Może akurat ja szukałem jakiegoś ciałka, to nawet i dobrze. Opsa. Strzałek chcę wziąć.
Ty zapomniałeś tsa, nie? Chociaż nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. Nie wiem, czemu on tam ścina wszystko. To, że on własnych sani nie może jakieś tam mieć i sobie nimi operować, to by dosyć sporo nam ułatwiło. Dobra. Siekiera, motyka i walimy łeb. I wrączmy. I robimy kadłubkę. Robimy kadłubkę. Brąsia. Główka gdzieś tu była, gdzieś się potoczyła. Max głowy. Maxik głowy mam już. Niedobrze. Myślę, że możemy sobie bez problemu tutaj to podkładać. Drugi. Dobra. Mapki mamy. Głowa sobie tam siedzi. No, czy ty już zapakowałeś bale? Przepraszam cię bardzo. Bale są zapakowane. Pełne. A. Co ty robisz, Kelvin? Co on robi? No i powiedzcie mi, że to jest normalne, że on się nie zbagował, no. Dramat. Niekiedy naprawdę on jest dramatyczny. Niekiedy on jest naprawdę dramatyczny pod względem swojego zachowania, no ale cóż. O. No i fajnie. Kamyczek jeszcze. Rozumiem, że samego ciałka nie możemy w ten sposób zrobić. Kurwa, jak żaby skaczą. Oni skaczą jak żabki. Rere kumku. Tu jeszcze jednego patyka. Zaraz zobaczymy, czy on naprawdę to sami zapakował. Moim zdaniem nie. Po prostu z boku, ale okej. Może być. A tu ile patyczków? Ile patyk są? No dobrze. Przyda się. Przyda się, przyda. Zbieramy to. Kurde, szkoda, że on nie może tych sani jakoś operować. I na przykład nam przyjeżdża, gdzie tym saniami do bazy. Będzie sobie budowali fajnie. Skoro już tu jesteśmy, potrzebuję jeszcze jednego patyka. Próbuję go wbić gdzieś tu może, co? O! Dajcie mi głowę. To jest główka. Pakuj to. Trochę powinno ich to może odstraszyć. Taką mam przynajmniej nadzieję. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra. Budujemy dalej. Nie wiem, czy Kelvin wie, że ma dalej pracować, czy nie wie. A, tu już deseczki ładnie nam są potrzebne. Ok. 10 desek. No niestety nam już chyba nie starczy tego. Na pewno nie starczy. Jednej nam zabraknie. Nie, dwóch nam zabraknie, przepraszam. Kelvin. Ty, chłopcze, radarowcze, nie podążaj za mną. Spokojnie, zmienimy decyzję zaraz. Zmienimy twoją decyzję. Weź, bo ja chcę ci zmienić decyzję. Weź ubranie, oczyść, zrób sobie przerwę, zostań, utrzymaj bazę, wybuduj. Napraw, ukończ konstrukcję. To jest chyba najlepsze dla ciebie. Jest Virginia. Mam nadzieję, że nie będzie to z nią żaden problem tutaj. Ona sobie chodzi. Wiem, że będziemy mogli dać jej broń jeszcze. Mam tylko nadzieję. Mam nadzieję, że będziemy mogli dać jej broń. Mam nadzieję, że będzie ona cela. Bo kobieta bez cela to tak trochę lipa. I w ogóle przed nocką, mówię, no jeszcze mi się przyszedł i... Bo on i tak sobie teraz będzie donosił. On sobie będzie to kończył. Myślę, że my się przejdziemy po amunicję. My się przejdziemy po amunicję, bo jest to dosyć istotne.
dla naszej sprawy. Idzie czerwony burak. O nie. Czerwony jest dosyć trudny do zabicia. Ten czerwoniutki jest dosyć trudny do zabicia z tego powodu, że on szarżuje. On jest taki, wiecie, taki trochę tank. Ale widać, że oni między sobą walczą. Oni między sobą walczą, więc dobrze. To bardzo mnie cieszy. Bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Do czasu aż nie striggeruje się na mnie, oczywiście. To było dzikie. Nie mogę chodzić, kurwa, nie mogę jechać, no bez jajec. Nie wiem, co tu się odwaliło. Ale ledwo żyję. Ledwo, kurde, żyję. Dobra. To oni tutaj na nas jakąś szarżę robią. Jak mnie spróbują walnąć, to jestem trup. Totalnie jestem trup. Mam tylko nadzieję, że do karabina nie pójdą, o Jezu. I właśnie z tego powodu mi potrzebna jest amunicja. Z tego powodu potrzebna mi jest amunicja, bo amunicja pozwala nam się bronić w takich przypadkach krytycznych, nie? Wiadomo, tutaj bym wyszedł po prostu i zaczął do niego strzelać, no, że nie mam amunicji, no to niestety mogłem postrzelać, ale z cyndry z ucha. I w ogóle tak naprawdę zostawię tutaj ten samochód po drugiej stronie rzeki, żeby się móc szybko ewakuować stamtąd. Wyrąb, że sobie teraz Kelvin tam kończy konstrukcję. Pamiętam, jak mi się wydaje. No jest jasne. Taki piękny drift. Jaki piękny driftik. Dobra, potrzebujemy przepłynąć tu. Pa. I ten składzik amunicji jest tutaj. Jeżeli gracie sami oczywiście w Duporesta, zapamiętajcie sobie miejscóweczkę, bo ta miejscówka jest świetna. Dzięki niej naprawdę można mieć sporo amunicji. Garki. To wyłączmy. To mi amunicja była do tej pory. Teraz się mogę oszukać i tutaj w ogóle już nie będzie amunicji. I tak może być. No i chyba tak jest. Chyba tak będzie nawet. Już nie, skądś mamy jeszcze 5 pocisków. Skądś mamy 5 pocisków. Nie wiem skąd. To skądś jest. Ja gdzieś tutaj złapałem to? Dobra, jedną membrę sobie zjemy. Jedną membrę już mamy. Że proszków też sobie użyjemy, no bo nasze zdrowie to jest dramat w tej chwili. To sobie ogarnię, to wyłączę. Tego nie chcę. Tego też nie biorę. Dobra, no 5 pocisków co prawda, no ale zawsze lepiej coś niż nic. Profilaktycznie jest to 5 po prostu wrogów martwych. I... dobra. Już możemy wrócić. Irytujący jest ten bug, że to nie skręca na samym początku, jak powiedziałem, naprawdę. Można tak kopać. Jak się można na tym wkopać? Masakra. Dobra. Myślę, że jeszcze bez problemu sobie zdążymy dzisiaj dokończyć przynajmniej część podestów, które tam już wytworzyliśmy. Ja widzę, że mamy niby przejazd, ale... i dosyć niebezpieczny koło tych mobów. No dobra, udało się. Też biegną za nami. Burek za nami biegnie. Szybki jest, kurde, no. Burson jest szybki.
To jest taka fajna droga, dosyć prosta. Nie potrzebuję jakiegoś większego pola manewru. Wystarczy jechać prosto po tej dróżce, takiej... No, o ile to dróżką w ogóle można nazwać. I tyle. Tak jak wam powiedziałem, po prostu zostawię ten samochodzik sobie tu gdzieś z boku. I nie będę go w ogóle teraz przez tą wodę w ogóle go ogarniał, bo to nie ma sensu. Sobie po prostu nim wykręcę. To tu bez problemu sobie już ogarniemy trasę do bazy. No i dobrze. Mówię, tutaj nie jest daleko, nie? Przejście na drugą stronę. Tak krążyć i krążyć to też bez sensu. Zobaczymy, jak to nasz Kelvin sobie pracuje. Bo widzę, że jakoś tak chyba mu ta robota nie idzie. Może dlatego, że go atakują? Tak, oni go atakują. Został mi chyba jeden pocisk. Nie mogli iść normalnie, jak ludzie. Korponetka jeszcze wypadła, o! Z niego? No chyba z niego. No nie mówcie, że teraz jeszcze nie wyjdę. No nie mówcie, proszę. Uff, dobra, udało się. Kolejna skórzona saszetka, da się to otworzyć? Ja to mogę otworzyć, tu są skórzone saszetki, mam trzy nawet, co to mieliśmy? Napój, o, fajnie. Uuu, kolejny klop. Fajnie, bardzo fajnie. Przyjemnie. Nie wypadło? Chyba nic. Mam jeszcze jeden pocisk w razie czego, tak wiecie, awaryjnie. Ten grubcio może być dosyć ciężki. Ponad go nie da się przenieść. Tego się nie da chyba nawet przenieść. Ja spróbujmy łebek odciąć, co? I tego łebka się też wziąć nie da. Niestety, nie wiem czemu niektóre trupy po prostu są nietriggerowalne dla nas. Tam to mają nawet zbroję. Ale jak widać, na amunicję palną, czy na broń palną, nawet zbroja nie daje rady. Hi, 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 hi. Dawaj głowę. Powiedziałbym, żebyś nie tracił głowy, ale w moim wypadku to i tak ci nic nie da. No i tak ci nic nie da, przyjacielu. Chyba cały czas walę w jego zbroję. No, dawaj nogę. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Nie mogę tej nogi walnąć. Nie mogę tej nogi walnąć. Dobra, muszę mu tą cholerną zbroję. Jezu, co wy macie? Mam cię w końcu. Jeszcze jedna noga. No też cię. Myślę, że trzeba wam tu jeszcze, delikatnie mówiąc, zrobić ołtarzyk. Bo wy tutaj też szalejecie trochę. Jezu, nie chciałem tego. Chciałem cię wbić. Chciałem cię wbić. Dobra. Kolejna głowa. Powinniście się trochę bać teraz. Ja nie mam taką nadzieję. Dawaj głowę. Ręka też się przyda. A? Więcej rąk nie mogę. Chcę być kolejnym obrazkiem. Kolejnym ostrzeżeniem do swoich przyjaciół. Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Ja wam tu kurwa zrobię kolekcjasze.
Trochę zakręca, trochę zakręca, boi się. Nie powiem, dzięki temu uratowałeś sobie życie. Dla każdego, który tutaj próbuje mnie zabić, nawet próbuje ty wejść w jakiś sposób, pamiętajcie, że wejście oznacza to. A wierzcie mi, nie chcecie być tutaj. No ty kurde. Poczekaj, trafisz się. Trafisz się, gnoju. Przyjdziesz w łaskę. Zasilisz moją kolejną kolekcję. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta strzała, nie mam pojęcia. A korci, korci, żeby jednak tu strzałę znaleźć. Dobra, nie ma to nie ma. Nie ma to nie ma. Co, zepsute? Nie. Miało tak być. Jak ja mogę naprawić? Ja mogę zrobić na przykład sobie skika. Połącz. Narzędzie naprawy. O, o, o. Potrzebujemy dużego kamienia. Jest. I liny. Liny mamy tu. Narzędzie naprawy, jak się patrzy. Naprawdę znów tam podchodzisz. Ty chcesz w łeb dostać znów? Jeszcze zepsute? Żartuję ci sobie teraz ze mnie. Już? Naprawione? Chyba już naprawiony. No jak będzie zepsute jeszcze, to się normalnie zirytuje. Będzie zepsute. Dobra, nie wiem co się dzieje. Nie wiem czemu tak. Trzeba to zepsuć chyba i tyle. Nie wiem trochę jaki był sens tego, ale okej. Stawiamy. Stawiamy. I stawiamy. Jak was to już nie odstraszy, to ja nie mam więcej pytań. To ja nie mam więcej pytań. Jakby się tego już nie będziecie bać, to naprawdę. Hop. Hop. Ciebie też trzeba troszeczkę oszpecić. Ja ci zrobię normalnie lifting. Jak stracić 30 kilo? 5 minut. Tego nie grali. Tu możemy jeszcze ten totem ogarniać. Jak to wyśpię? Możemy jeszcze to tam zwiększyć nożne, że tak powiem. Dobra. I łepek. Hop. To byłeś ty, panie. Jestem pewny, że to byłeś ty. Jestem pewny, że to byłeś ty. To nie wiem czemu, ale oni cholerka nie reagują na to. Oni w ogóle nie reagują na to, że tutaj są te, wiecie, pułapki na nich, znaczy pułapki, straszaki. Nie wiem czemu, ale one na to nie reagują w ogóle. Raczej nie jest za mało ich, i mi się wydaje, że nie jest za mało. Dajcie nogę. Jedna rączka została. Dobra, sprawdźmy, czy da się jeszcze jedną głowę włożyć na palik. Odpowiedź brzmi, nie da się. Ale za to da się na przykład nóżki, rączki dołożyć tu. Się dołożyć to tutaj. I to nawet zrobię. Opta.
Arcydzieło. Arcydzieło. O, i strzałę znalazłem. Była nawet ta strzała w nim. To była nawet chyba strzała, która była w nim. No zobaczcie, no arcydzieło. Totalne arcydzieło. Dobra, chodźmy jeszcze trochę po drzewo. To się dosyć przyda nam. Potrzebujemy jeszcze 31 kłód i 26 desek. I mamy 44, przepraszam. Dobrze mówię? Chyba tak. Kłody, które musimy jeszcze uzbierać. Trochę dużo. Weź to odłóż. Trochę dużo. Mam tylko jeden pocisk. Znów tylko jeden pocisk nam został. Aczkolwiek dobrze, bo wiecie co? Nie wyobrażam sobie teraz bez tej broni tutaj funkcjonować. Ich jest naprawdę za dużo. Ich jest tu cholercia trochę za dużo w tej chwili. Naprawdę sobie nie wyobrażam tego. Nie wyobrażam sobie. Ciebie odłóżmy. Tu mamy dokończone. Tu jest chyba popsute lekko. Uuu, tu też dokończone, fajnie. Bardzo fajnie. Naprawdę wydaje mi się, że to jest zepsute. Zepsute? Tego szczerze, że tego nawet nie widzę, czy to jest zepsute. Chyba nie jest. Chyba nie jest. Chociaż mi tu brakuje chyba tej jednej belki. Tak się przynajmniej wydaje. Tak się przynajmniej wydaje, że czegoś tu brakuje. I tak, jeżeli chodzi o dalsze podesty, to tutaj kolejna średnia platforma jak najbardziej. Trochę kłód już znów więcej się zrobiło. Opa. No i ogólnie byłoby przyjemnie. Kurde. Mam powiedzieć, że byłoby przyjemnie, jakby była lina. Nie? Biegnie do mnie chyba. Może i nie. Może i nie. Zostawmy mnie. Tutaj się dzieje dużo. Tutaj się dzieje dużo. Widzę, że troszeczkę sfolgowali chyba z tymi atakami. Bardzo mnie to cieszy. Wiem, że widzisz. Wiem. Ja też widzę. Robić trzeba. Tak jak Janusz. Roboty. Ten to znów na solo. Mówcie co chcecie, to jest śmieszne. Jak mi się udaje, to w ogóle jest ciekawe. Mi się to jeszcze... Uuu, a co to jest? Ja kliknąłem i mi się tak ładnie otworzyło, dziwnie. To jest zgniłe mięsko. Jedzmy sobie to. No. Tanki lecznicze, to jest spoci. W ogóle zobaczcie, że mam jakąś inną jeszcze amunicję. Amunicja typu slag. Ciekawe. Ciekawe. Dobra. Drzewo. Raczej drewno. Potrzebujemy trochę drewna, ale zastanawiam się, czy na przykład nie zrobić tego po bożemu. Że trzeba zrobić to pobrać. Tyk. Tak się zbiera szybko drewno. Pozdro dla kumatych. Jak mi będą granaty potrzebne, to będę płakał. Ich nie mam.
No ostatnie. Pamiętaj, że mam jeszcze jeden pocisk. Może wylądować w twojej suchej dupie. Dobra, myślę, że trzeba podjechać trochę markami tu bliżej. Też zostało ile? 3 sztuki. Nie opłaca. Tu się nie opłaca. Kelvin mógłby zacząć używać tych sanek, no. To by wiele ułatwiło. Też wiecie, jakbyśmy przyjechali na przykład z saniami, tak 5 sztukami, dalibyśmy komendę zapełnić sanie, to też nie byłoby takie złe. Też nie byłoby takie złe. Bo te sanie byłyby cały czas zapełniane. To może nie jest głupie, tylko trzeba bardziej to zrobić logicznie. Ale przyjemnie się buduje. Przyjemniuszko się buduje. Wydaje mi się, że na pewno one się teraz już boją bardziej tutaj podchodzić. Widzę, że okrężną drogą pierdziela. No wiadomo, że wszystkich nie wyeliminujemy w ten sposób niestety. Ale możemy próbować. Najmniej po części. Lecimy po następną dostawę. I możecie powiedzieć, no sposób z granatami nie jest zły. Cały czas tutaj się kurde czają na mnie. Gnoje jedne się czają. Normalnie jak na szpilkach chodzę. Małpki. Ja bym się tą kłodą zamachnął, to wam zęby powybijał. Na pewno palce połamał. Gdzie tam je tu straszyć gnoje jedne. Nie, bo tu jest tego jeszcze. Chyba dziewia. Potyczki sobie pozbierajmy. To jest zawsze dosyć przydatne. Jeden patyk, dobra. 12 na 12. Możemy iść kolejną partią do budowy. On też coś tam robi, no to nie jest tak, że on jakoś się opierdziela non stop. Zobaczymy jak będzie z tą nocą. Powiem się, że może być ciężko. Trochę się tego boję, nie powiem, że nie. Boję się tej nocy. Bo wiem, na co ich stać. Wiem, że one wcale te mopki łatwe nie są do zabicia. Jeszcze bronią palną spoko, no bo to jest one hit, one kill, przepraszam. W dobrych okolicznościach. No w złych trochę gorzej. Nawet znacznie gorzej. Ale nadal jest to lepsze niż strzelanie z łuku. Porównania. Myślę, że musimy sobie trochę więcej strzał narobić. Biorę wszystkie praktyki. I robimy strzały. Przynajmniej trochę będziemy mieć, wiecie, jeszcze możliwości do tego wszystkiego. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile takiej amunicji, ile tych strzał? Właśnie, kurde. Tutaj mamy 17 na 17, okej. Okay. Mamy maksa. Próbujmy iść spać. Liczę na to, że jednak nas nie zaatakują. No i jak widać, pomogło. Małpko. Małpko. Rzucają kamyczkami na sobie. No. O, ty nawet nas... O,
jesteś z nami już. Lokalizator GPS. Daj, serduszko. O, give a GPS locator to Virginia. Świetnie. Można jej obrzyna też dać. Uuu. Dobra, ale na razie ty masz po prostu być zlokalizowana. Nic więcej od ciebie z tego powodu nie chcę. Co to w ogóle tutaj robi? Tego nie było wcześniej. Uhuhu. Co ci to wzięło? Ja to zniszczyłem, naprawdę. To chciałem zniszczyć. Za patykiem pójdę w dół. Dobra, Virginia naprawdę już z nami tu będzie siedziała. Spodziewałem się tak szybko. Możesz nosić rzeczy? Nie możesz. Ty jesteś tylko tutaj po to, żebyś se chodziła. Irytowała ludzi. Pewnie tak. Pewnie to drugie. Pewnie to drugie. Idziemy po resztę rzeczorki. Tylko ja nie mam wody. O nie! Nie tylko wody. MR mamy sporo, więc spoko. Można to jeść. Ile dusza zapragnie. Ale tak śmieci to naprawdę. Nieładnie z jego strony. Chodź mi stąd. Bo on go zabije. Już więcej. Więcej totemów nie trzeba. Chyba, że mnie zaatakujesz, to sam na siebie wyrok wydasz. No ale to jest twoja sprawa. Zrobisz jak uważasz. Ja ci daję szansę. Podobno każdemu w życiu trzeba dać szansę. Ja ci ją właśnie teraz daję. Jak mnie zaatakujesz, umrzesz. Pamiętaj. To czy dożyjesz jutra, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Zaatakujesz, jesteś trup. Pamiętaj. No, jeden dziadu, garbatniaci, tutaj zaufałem. Ty mi co? A ty mi co, gnoju jeden? No i tak to jest z nimi. Tak to z tymi ludźmi bywa. Ja z ludźmi nazywam. Leć. Ale mnie zabił, gnój. O, dziadiga. Dobra, jeżeli chodzi o kostki, bo mamy sporo kości. Może nie sporo. Pancerz z kości. 4 kostki. Ja was chyba zacznę palić w takim razie. Ja was zacznę palić, bo potrzebuję pancerza. Potrzebuję na was pancerza. Czy ty mi liście niesiesz? Aloes. Dziękuję. Ja już nie mogę więcej aloesu. Wykoria plus... Nie wiem co to jest. Ja bym chciał aloes. Aloes plus... To jest cykoria? Nie, krawnik pospolity. I cykoria i to drugie to pewnie daje nam jakieś możliwości... ...dołoliść. A nic innego się nie da, okej. Zobacz, co to jest. Mieszanka energetyczna, tak myślałem. Także myślą. Dobrze myślą. Obiecuję, że każdego wytnę... Kurwa. Właśnie chciałem to powiedzieć, że każdego wytnę, kto mnie spróbuje zaatakować. No i po co wam to? Dobra. Będzie w takim razie... No wy se grabicie. To by to wpierdolę naprawdę z przyjemnością. Zagnoję garbatę. Robimy ognisko. Robimy ognisko. Bez dyskusji robimy ognisko. Patyczek. Pyk. Rozpal.
prostu niewierny. Ja wam daję szansę. Szansę przeżycia następnego dnia. Ale wy po prostu tego nie doceniacie. Wy po prostu tego nie doceniacie. Nie doceniacie mojej wspaniałomyślności, którą wam próbuję przekazać. Nie? Wy po prostu chcecie walczyć. Mimo iż widzicie, że przegrywacie, to nadal chcecie walczyć. A żebym ja jeszcze coś robił, żebym miał, nie wiem, no... No dobra, no wybiłem kilku z was. Faktycznie, nienawiść rodzi nienawiść. Ale trzeba znać granice. Trzeba znać granice tego wszystkiego. Nikt nam nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Mamy patyki. No i po co? Po co? Po co ci to było, chłopie? Ty może masz rodzinę, dzieci, nie wiem, sąsiadkę. Po co? Tak to ja mam dzięki tobie kości. Dużą ilość kości. Patrzcie. Nawet jestem skłonny zrobić sobie jeszcze z jeden. Jedne sanie, które mi trochę czego pomogą. Coś leci. Mam nadzieję, że to Virginia. Gdzie to kurka wódka jest? Anki. Czy ktoś z was widzi sanki? Ta nie zbali. I trzeba zrobić to zostaje jak na kości. Bo tych kości jest sporo. Tych kości jest sporo i powiem szczerze, że nie sądziłem, że ich tyle będzie. Ale dobra. Chcieliście to macie. No problem. Kolejne kostki. Czaszki sobie latają. Bardzo dobrze. No kości tu mamy od zarąbania. Lidzina sobie ładnie leży. Znaczy siedzi i nie leży. Dobrze. Potem jej damy jakąś broń czy coś, to będzie nakurwiać. To ostatnie kostki? Ostatnie. Na pewno ona może być ciekawym sojusznikiem, bo zauważcie, że no, nasz Kelvin jest problematyczny pod tym względem, że chłopak tak naprawdę nic a nic nie może zobaczyć. To jest problem. Jest takim tchórzem, że matko i córko. Że nasza Virginia jest takim koksem trochę. Poza takim koksikiem. Ona jakby chciała, to by napierdzielała sobie po niektórym. To dobrze. A kolejna mieszanka. To może ja sobie teraz ten armor zrobię. No to zaraz. Weźmiemy sobie te bale, które tutaj są. Już mi pojedziemy. Myślę, że to nie będą jedyne sanie, które tutaj zrobimy. Które tam sobie będą stały. Posiadamy potem komendę Kelvinowi, żeby naładował sanie. I będzie super. W ten sposób będziemy sobie dzięki temu ogarniać drewno. Tylko tak, widzę, że tutaj już nie mamy miejsca. Znaczy nie mamy miejsca, nie mamy patyków. 10 kości. Ile potrzeba tych kostek? 4 kości, lina i drut, tak?
To jest taśma. Chyba taśma. Pancerz z kości, dobra. Pancerzyk z kości. Widzę, że tu również do tyrolki możemy sobie ogarnąć to. Tylko do tyrolki. Kurde, nie to. Próbuję tego. No właśnie, czemu tej linki do tyrolki nie mogę? Ręcznie wykonana pałka. Tego się nie da. Tego się niestety nie da w ten sposób. Dobra. Znaczy tyle. Na razie przynajmniej. Na razie. Wreszcie sobie to poprzenośmy. I ten biegnie strach. Jełopa mała. Zostały jeszcze deski, spoko. Myślę, że jeszcze zrobimy tutaj sobie jeden rządek tego wszystkiego. Myślę, że to już będzie nasza cała baza. Myślę, że potem co najwyżej jakieś paliki. Paliki chyba można... Tego się nie spodziewałem. Tego się mega nie spodziewałem. Ciekawe. O! Naprawiliśmy nawet. Kurde. No i dobra. No i dobra, moi drodzy, tylko widzę, że tu już odcinek troszeczkę się przedłużył, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu gram do was Shiro, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Stones of the Forest. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!